Muzyka z oddali. Podcast o muzyce eksperymentalnej, improwizowanej i awangardowej. Prezentuje Grzegorz Tyszkiewicz. Once I had a job, had some friends. I felt like a king with a crown. Then I met you, and that day it all went broken down. Well, I was cool, was younger. Maybe not that smart. And now, here I am, with my broken heart. Dobry wieczór. Dzisiaj moim gościem jest Maciek Karłowski. Cześć, Maciek. Witam wszystkich, ciebie i słuchających. Zastanawiałem się, jak się przygotowałem do programu, jak cię przedstawić, i wpadło mi takie określenie enfant terrible polskiej krytyki muzycznej. Enfant terrible mówisz, tak? Tak. A rozwiniesz myśl? No tak, wiesz, ostatnio wróciłem do czytania... Znaczy dziecko nieszczęścia, rozumiem, tak? Bardziej taka postać, która... mówi wszystko, leci po całości i specjalnie nie bierze jeńców. Czyli ktoś taki, jakim kiedyś był, jeśli chodzi o świat krytyki, Andrzej Chłopecki, świętej pamięci. No, bardzo to jest miłe i chyba niezasłużone porównanie, bo jednak, no bo to zawsze tak trochę się człowiek rumieni. Tego oczywiście nie widać, ale rumieni się na myśl o tym, że może być gdzieś postawiony, no, blisko postaci takiego formatu jak Andrzej Chłopecki. No, ale może tak, skoro taki jest odbiór, to... Myślę, że może tak być. Ja przypomnę tylko osobom, które nas słuchają, że ty swego czasu zasłynęłeś takim mocno krytycznym tekstem na temat odbioru muzyki i postawiłeś się w poprzek tej modzie winylowej, a nie przez przypadek o tym mówię, ponieważ mimo tego, że sam jestem wydawcą, który skupia się na wydawaniu muzyki na winylach, to w tamtym momencie, kiedy o tym mówiłeś i kiedy krytykowałeś tę modę na winyle, muszę powiedzieć, że całkowicie się z tobą zgadzam, a ponieważ słowa zamieniają się w czyny, na początek powiem tylko, że jesteś również właścicielem jednej z najlepszych na świecie wytwórni płytowych, Fundacja Słuchaj Records. Tak, w skrócie to FSR i tak chyba funkcjonuje gdzieś w obszarach internetowych, ale rzeczywiście recenzenci podają pełną nazwę Fundacja Słuchaj Records. Możesz przybliżyć osobom, które nas słuchają, dlaczego nie lubisz winyli, jeśli chodzi o te nowoczesne, współczesne wydawnictwa? Czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Myślę, że ta sytuacja w ogóle się poprawia. I wiadomo, że winyle przeżywają swój renesans, jako że przeżywają swój renesans i wbrew temu, co głoszono przez wiele lat, nie umarły. No więc powiększa się grono ludzi zainteresowanych całą inżynierią produkcji płyty winylowej. I ponieważ zwiększa się masa, no to w ślad za zwiększającą się masą z pewnością przytrafi się również
wzrost jakości. To znaczy, przyjdą w końcu w większej masie inżynierowie, którzy rozumieją, na czym polega przygotowywanie masteru pod winyl. Po pierwszym, drugim zachłyśnięciu się przedmiotem i tą taką realizacją retrofantazji, zrozumieją, że winyl to jest po prostu zniekształcenie, które lubi ludzkie ucho. Ani mniej, ani więcej. I zaczną myśleć o tym nie tylko jako gadżecie, który spełnia potrzeby komercyjne, a jak wzrośnie ta jakość i nabierze masy krytycznej, to być może będziemy mogli mówić o winylach w takim kontekście, w jakim zwykliśmy o nich myśleć, czyli o sytuacji apogeum inżynierii winylowej, która miała miejsce w latach 80., 70., 80. A może trzeba do tego podchodzić w taki sposób, nie wiem, że na przykład myśleć o tym, o nowym odczytaniu tego formatu. Ja podam Ci jeden przykład. W 2015 roku zrobiłem płytę taką elektroniczną Russella Haswella. To była płyta zrobiona przez inżyniera dźwięku z Londynu, który Alchemy Mastering, który to studio wtedy wygrało najlepszą, The British Awards, jeśli chodzi o jakość dźwięku, robił jakieś reedycje chyba Petera Gabriela i gość napisał w wywiadzie, że on nigdy nie zrobił masteringu i przygotowania nagrania pod płytę winylową i dałem mu Red Trio, on się zgodził z różnych względów, najmniej finansowych i wiesz, i to jest facet, który jako pierwszy zrobił, można powiedzieć, taką u siebie w studiu taką, może to po prostu trzeba tak robić, może to trzeba eksperymentować. Ty jesteś za takim eksperymentowaniem, jeśli chodzi o formę wydawniczą, czy raczej jesteś takim, myślisz, że jesteś takim przedłużeniem tego, co w latach 70., 60. czy 80. robiły te największe wytwórnie Freeimprov? Znaczy ja wolałbym tego typu klasyfikacji unikać, ponieważ ja w tej swojej działalności wydawniczej zajmuję się przede wszystkim dokumentowaniem muzyki. Nośnik jest sprawą wtórną. I oczywiście nie mam zamiaru oceniać czyjejkolwiek działalności skupiającej się na wydawaniu winylu, płyt winylowych. Dla mnie to jest temat grubo poniżej podium. Nie ma się nad czym z mojej perspektywy zastanawiać. Chciałbym doświadczać regularnie sytuacji, gdzie test presy nie wracają do poprawki, gdzie wraz z inżynierią na stole mikserskim, miksie i masteringu idzie również jakość tłoczenia. No to prawda. Chciałbym, żeby winyl w większym procencie przypominał to, co działo się w latach 70. i 80. Okay. Ale też właśnie od tej strony przedmiotowej, od strony wytwórczej, bo na razie udaje się robić fajne okładki. Na świetnym papierze, a już z samym dyskiem bywa różnie. To prawda. I to jest dla mnie pewien kłopot. I ja myślę, że nie tylko bywa różnie, ale myślę nawet, że jakość się jeszcze pogorszyła. Znaczy ona zamiast się polepszyć, to ta masowość spowodowała, że już trochę... Cokolwiek na winylu jest lepsze niż nie na winylu, więc... No tak, ale jednak na CD ta jakość jest zupełnie taka nadzwyczajna i bym powiedział, że akurat w przypadku tej muzyki, którą ty wydajesz i którą też trochę ja wydaję, to ten format winylowy też jest trochę taką sztuczną rzeczywistością. Znaczy ja akurat lubię załamywać rzeczywistość, bo na przykład dostaję nagrania, które bardzo mocno edytuję i to przyznaję bez bicia, że zarówno Red Trio, jak i Inner Air zostały mocno wyedytowane i być może to nie jest powód do jakiejś takiej dumy z punktu widzenia takiej czystości stylistyczno-gatunkowej, no ale tak jest. Natomiast mam takie wrażenie, słuchając twoich płyt, że tutaj
w istocie bardziej chodzi o to, żeby katapultować tę muzykę, która była kiedyś, do dzisiejszych czasów, i w twoim katalogu są rzeczy, które zarówno są takimi klasykami z lat minionych, albo w ogóle odkopanymi nagraniami, jakby i takimi nowymi propozycjami. Także w tym sensie też uważam, że to jest jedna z najlepszych wytwórni w tej chwili na świecie. Ale to za tym stoi znacznie prostsza historia. To nie jest jakaś przeogromna i nie dająca się pohamować tendencja do sięgania do historycznych nagrań. Nie jest, to znaczy, że to jest nic niezwykłego, tak? To znaczy, ja po prostu wydaję rzeczy, które lubię. Okay. I które mi się podobają. Tych reedycji starych płyt to prawie w ogóle nie ma. No, może płyta Evana Parkera i Agustiego Fernandeza, to, Tempranillo. Co zaczynaliśmy. Tak, to ten album, triowe nagrania Agustiego Fernandeza z Suzy Barą i Williamem Parkerem, dokonane w Jaumiro niedługo potem, jak Tempranillo się ukazało. No to akurat są dwie płyty, które akurat na mnie wywarły ogromne wrażenie, i pamiętam pierwsze tłoczenia kompaktowe, które oczywiście nie mają żadnej wartości numizmatycznej, tak jak to jest przy okazji pierwszych tłoczeń winylowych. Chyba się nie zgodzę, wiesz, myślę, że one wtedy były, ja pamiętam, to była moja pierwsza płyta Fernandeza, którą gdzieś zobaczyłem, na straszne pieniądze kosztowała, nie jestem przekonany, czy te pierwsze tłoczenia CD nie są bardzo poszukiwane też, wiesz? Nie, no nie wygłupiajmy się, bez przesady. Jest ich oczywiście bardzo mało, natomiast jest to ułamek tego, co się potrafi dziać przy okazji płyty winylowej. Poza tym one były w dość sporych nakładach jeszcze wtedy tłoczone. To się daje znaleźć na aukcjach i nie oszukujmy się. Kwota 200 zł za oryginalne tłoczenie kompaktowe. Już wycofanej z druku płyty. To nie jest jakaś kwota, która miłośnika winylu i pierwszych winylowych tłoczeń w jakikolwiek sposób speszy. No to prawda. To prawda. Są dosyć... Oczywiście to jest znacznie więcej niż kosztuje CD nowe, wyprodukowane dzisiaj. Tak. Natomiast w dalszym ciągu w tej drabince numizmatycznej, kolekcjonerskiej są to raczej kwoty zabawne i dostępne dla wszystkich. A ty te płyty poprawiałeś jeszcze, w sensie, że one były remasterowane? Nie. Aha, nie były. Okay. Nie były remasterowane, ponieważ też i nie taki był powód, żeby uzdatniać je pod tym względem. Poza tym lata 90. To akurat już ten mastering był solidny. Na świecie, u nas nie. No dobra. Na świecie był solidny. No okej, wspomniałeś o powodzie. Mogę powiedzieć, że jeśli o mnie chodzi, to dla mnie głównym powodem, takim reference point, jeśli chodzi o wytwórnie muzyczne, to było Emego. Ja oczywiście tam dla połowy ludzi, która jest głucha albo się nie zna, to oni myślą, że to jestem wytwórnią improwizowaną. Z twojej perspektywy pewnie tak nie jest, bardziej taką eklektyczną, natomiast w moim przypadku mogę powiedzieć tak, fascynowało mnie Emego i dlatego też sam założyłem wytwórnię. A jak to było w twoim przypadku? Ja się w ogóle przez kawał życia wzbraniałem w ogóle od myśli, że kiedykolwiek będę wydawał jakąkolwiek muzykę, ponieważ większość mojego czasu zawodowego spędziłem jako dziennikarz, więc odczułem na własnej skórze przykre konsekwencje posiadania wielkich kolekcji. To były kolekcje idące tam w kilkadziesiąt tysięcy tytułów, więc jak sobie to przełożymy na powierzchnię, to okazuje się, że przynajmniej z półtora pokoju. Nie trzeba tego pokoju odnawiać, ponieważ wszystko jest w regałach. Tak. Jak mniej więcej u mnie trochę, no. No tak, właśnie tak to mniej więcej wyglądało, więc moje życie zawodowe odbywało się w otoczeniu ogromnej ilości płyt kompaktowych i... No i co? Byłem trochę zarzucany tymi płytami, więc myślę o tym, że miałbym cokolwiek jeszcze kiedykolwiek wydać dodatkowo, przyprawiał mnie o ciarki. Do tego jeszcze kolekcja płyt winylowych. A właśnie, bo wracając jeszcze do winylu.
Ja akurat miałem to szczęście załapać się na dosyć sporą kolekcję czarnych płyt. No właśnie w tych takich tłoczeniach, które niekoniecznie były first pressami, ale były tłoczeniami z epoki. Ja się załapałem na tę kulminację jakości winylowej. Sporo z tytułów dzisiaj bardzo chodliwych po prostu leżała u mnie na półce, czy tam stała u mnie na półce. Więc miałem okazję tego winylu podoświadczać w takiej wersji, nie powiem high-endowej, ale na pewno wysokiej jakości odbioru. Tam były też niezłe gramofony. No to prawda. W domu niezły całkiem sprzęt do słuchania tej muzyki. Zupełnie, zupełnie inny niż dzisiaj jest w średniej krajowej, że tak powiem, jeżeli to w ogóle można uśrednić. Ale to nie były czasy, kiedy gramofony spotykało się wszędzie. No tak, to prawda. Były rzeczywiście te gramofony. Nie chciałbym jakby mówić tu o sprzęcie, bo szczerze, guzik mnie to obchodzi. Nie, oczywiście, tylko to się ze sobą wiąże akurat w moim przypadku. No dobra, ale wiesz, jak ja patrzę na twój katalog, oczywiście to jest moja być może jakaś fiksacja, ale ja na przykład widzę jakąś takie tęsknoty za tym powiedzmy gatunkiem free improv z lat 70. z Wysp, wiesz, Matchless, Eminem, Eminem. Ci artyści mają swoją historię akurat. No ta historia, tak jak w przypadku Evana Parkera na przykład, ona trwa od połowy lat 60., więc on przewinął się przez wszystkie najistotniejsze wytwórnie, które budowały świadomość. Festiwale i chyba też składy, nie? No festiwale i składy to był od samego początku i do dzisiaj jest bardzo aktywny muzyk. No więc przypadkiem zupełnie również się przydarzyło, a może nie przypadkiem, że akurat Evan Parker kształtował mój sposób postrzegania muzyki improwizowanej jako jeden z wielu naturalnie. No więc jeżeli przytrafiły się okoliczności, w których mogłem wydać jego czy starsze, czy zaaranżować nowe projekty, tak jak to było z Electroacoustic Ensemble, no to szkoda byłoby z tego nie skorzystać, zwłaszcza, że mam do czynienia z muzykiem, którego ogromnie szanuję, a wcale nie potrzebowałem nigdy potwierdzenia ani z wewnątrz, ani z zewnątrz, że otwieram jakieś nowe drzwi do nowej przestrzeni. A, to ciekawe. No wiesz co, bo właśnie to było takie moje jakieś kolejne pytanie i taka refleksja. Bo w ogóle, czy w tej muzyce jazzowej, improwizowanej w ogóle jeszcze coś takiego istnieje jako otwieranie? Bo ja nie mówię o kwestiach marketingu i o tym, że teraz się mówi na przykład, dobra, idziemy nazwami po całości. Błoto, jazz angielski, apps, wiesz, tego typu rzeczy. Czy w ogóle jest coś takiego w tej chwili jeszcze w tej muzyce świeżego i nowego? No to pytasz o nurt, tak? Tak, pytam o nurt. Pytasz o jakiś sposób zbiorowego myślenia o muzyce, tak? Tak. Myślę, że nie ma. Myślę, że nie ma nic nowego, nic, co by się... Znaczy, nic nowego, na pewno... Na pewno jest bardzo wiele rzeczy interesujących, natomiast trudno mi powiedzieć, żeby one ubierały się, czy konstytuowały w jakiś nurt. A myślisz, że to jest może być spowodowane tym, że muzycy są teraz bardziej infantylni niż kiedyś i bardziej tacy łasi na sukces? No bo zobacz, jak sobie przypomnimy początki Evana Parkera, całego tego towarzystwa, Derek Bailey, nie wiem, Paul Rutherford, tam jeszcze, John Stevens. Dobrze, ale wiesz co, mam na myśli, to myślę o tym, o czymś takim, że w większości roczniki 40, nie? No, tam Bailey był starszy i tak dalej, ale zobacz, 40 rocznik chyba Stevens, 40 rocznik Rutherford, Barry Guy trochę młodszy, 71, drugi rok, oni już mieli poważne składy. Była już Iskra, później było Company chwilę później. Był duży skład orkiestrowy Barego Gaja. To byli 20-kilkulatkowie. Czy teraz w ogóle mamy taką sytuację, że 20-paroletni gość
niekoniecznie chce być fajny, a po prostu chce tworzyć swoje strzewi i słuchasz tego i to jest takie niesamowite, bo jakoś tego nie czuję, nie widzę. Ale myślę, że tacy ludzie na pewno są, mhm. Natomiast wokół nich jest cała masa innych zawodników, którzy wcale nie, okay. nie proponują muzyki strzewi, mhm. i siła tego przekazu z pewnością się rozmywa. Rozmywa w ogromnej ilości propozycji. Rozmywa się, czyli trudniej jest trafić, tak? Tak, tak, trudniej jest trafić, bo właściwie ktokolwiek może dzisiaj zaproponować cokolwiek, dopisać do tego historię. Za 13 minut ukaże się płyta, no za 2 tygodnie, ale w tym samym czasie wielu jemu podobnych wyda również swoje płyty. Trudno jest przez tę mgłę przejść. A ja tak nie uważam. Ja myślę, że jest tak, że media, te tradycyjne szczątki mediów, które pozostały, wytwórni płytowych, tych tradycyjnych w rozumieniu posiadających sieć dystrybucji, dobre kontakty z festiwalami, to one w zasadzie na każdego nowego muzyka, który wybija się ponad przeciętność, się rzucają. Więcej, oni w pewnym sensie dokonuje się taka, może nie chcę powiedzieć kanibalizacja, ale bardzo szybka konsumpcja niektórych muzyków. No oczywiście, ale to wszystko było przecież, to nie jest wynalazek nowych czasów. Wiesz, ale w tych latach 70. czy 80. jednak bym powiedział, że te company, czy te składy Bayleya, te składy Barry'ego Guya, one jednak dosyć konsekwentnie podążały i tam nie było, wiesz, drogi na skróty i takiego ten... No bo tam nie było innego wyjścia. A, okej. Okay. Prawie niemożliwą rzeczą byłoby załapanie się do labeli, do tych tak zwanych majorsów. Aha. I nie ulegajmy teraz jakiemuś pochopnemu wrażeniu, że podpisany przez Antonego Braxtona kontrakt z Aristą, który przesunął go zdecydowanie w stronę mainstreamowego, tak, rynku płytowego, rozumianego mainstreamowo, czyli do wielkiej wytwórni. No to on oczywiście wiele zrobił dla muzyki improwizowanej, ten ruch, natomiast na taki ruch zbyt wielu ludzi nie mogło sobie pozwolić. Niewielu dostało propozycję, żeby stać się częścią Columbii, czy częścią Impulsa, czy częścią, no... ECM. Werbu, ECM. ECM, z ECM-em było akurat najlepiej być to, może, ale to. No, ale to też był w 70-tych latach label, który no, był alternatywą. Czy można powiedzieć, że tam część muzyków, tacy jak na przykład John Stevens, umarli po prostu w biedzie albo w jakimś takim... Nie, myślę, że nie umarli w biedzie, natomiast na pewno nie umarli w zamożności. Mhm. Myślę, że częstotliwość, z jaką grali, rekompensowała im w znacznej mierze w sumie skromniutkie honoraria, jakie dostawali. No a poza tym był też ten napęd taki. No bo w momencie, kiedy wymyślasz rzeczywistość na nowo albo układasz puzzle na nowo, to jest coś, co pozwala, jak adrenalina, długo jechać bez jedzenia. Jak myślisz, kiedy był taki ostatni rewolucyjny akt, jeśli chodzi o muzykę improwizowaną i jazzową? Jakbyś zapytał mnie 20 lat temu, to wskazałbym ci takie punkty. Natomiast teraz, kiedy coraz mniej piszę, coraz mniej mówię... Ale organizujesz. Mniej nie myślisz przez to, wiesz. To tylko nie ma... Nie... Ale coraz więcej wiem. Okay. I w momencie, kiedy coraz więcej wiem, to z większym trudem przychodzi mi wskazywanie jakiegoś ostatniego rewolucyjnego punktu w historii. Może takim ruchem na przykład jest udostępnienie na Spotify nagrań Sadika. No ale, może to może ale, już ale, o czym, tych... ale o czym? O muzyce rozmawiamy? Nie, czy o procedurach? Nie, może już w tym momencie trzeba myśleć w taki sposób wielowektorowy, czyli nie tylko o samej muzyce jako o muzyce, tylko również o takim marketingu, nie? A nie, no to oczywiście, że tak trzeba o tym myśleć, ponieważ czasy wymuszają ten typ myślenia, ponieważ co z tego, że będziemy mieli w rękach muzykę, którą będziemy chcieli podzielić, jeżeli nie będziemy mieli
umiejętności podzielenia się. Czy zauważasz w tej muzyce improwizowanej coś takiego, co jest mocno widoczne, jeśli chodzi o muzykę współczesną, czy też muzykę taką awangardową, elektroniczną, że jest bardzo dużo w tej chwili reedycji takich nawiązań do jakichś zupełnie nieznanych, zapomnianych mistrzów gatunku? Mam tu na myśli, jeśli chodzi o muzykę, powiedzmy, improwizowaną, na przykład coś takiego, jak kiedyś było w latach 80-tych, 90-tych Unheard Music Series Corbetta. No, czy coś, widzisz teraz taką tendencję? I jeśli tak, to z czego to może wynikać? Nie widzę tej tendencji, ale powiem też uczciwie, że straciłem trochę zainteresowanie przypatrywaniu się i tropieniu tego typu tendencji. Bo już masz swój taki katalog i masz na 20 lat już mniej więcej, masz swoje jakby swój taki krąg zainteresowań, tak? Wiesz, co cię interesuje. Masz, tak, ja się dowiedziałem przez powiedzmy 30 lat zawodowego zajmowania się muzyką, czy to jako dziennikarz, czy jako tam prowadzący działy muzyczne, czy organizujący tytuły prasowe, czy mówiący do mikrofonu w rozgłośniach, w eterze, czy w internecie. Ja się po prostu dowiedziałem dość dużo na temat tego, co lubię, a czego nie lubię. I nie chce mi się już, szczerze mówiąc, prawdopodobnie z lenistwa i z hedonistycznych powodów, tego stanu zmieniać. I lubię sobie sprawiać przyjemność. Lubię też sprawiać przyjemność muzykom, którym lubię sprawiać przyjemność, więc być może jest to obopólnie hedonistyczna sytuacja, ale ponieważ myślę, że dla siebie samego jestem w stanie ocenić muzykę jako zdecydowanie wartą wydania, bądź zdecydowanie niewartą wydania, wszystko, co robisz, ma się do odbioru twoich dawnych kolegów z pism muzycznych, rozgłośni radiowych i tak dalej. Trochę mało kontaktu teraz mam ze swoimi kolegami dawnymi, ale był taki czas, może jest nawet jeszcze ten czas, kiedy odnotowuję, czy jest jakiś impact, czy impaktu nie ma. No więc wydaje mi się, że ta moja płytowa działalność niespecjalnie kogokolwiek interesuje. O, takie odnoszę wrażenie. Wiesz co, ale tak z drugiej strony jakby nie patrzeć, może to jest... Ale ty sporo na przykład też artystów polskich trochę wypromowałeś, no nie? Albo tak może nie to, że... Znaczy oczywiście oni są utalentowani i tak dalej, ale nawet jeśli by patrzeć na to przez pryzmat tylko polskich twórców, to przecież naprawdę tam się sporo zadziało. Ale kogo masz na myśli, że ja kogo niby wypromowałem? A mam na przykład na myśli Marcina, ten zespół, to trio Krzyśka Gradziuka. A, trio RGG, tak? Aha. Później ten zespół Ani Gat z
Chojnackim i Gradziukiem, no to nikt tego wcześniej chyba nie słyszał, prawda? Nie, no właśnie, tu trzeba szybko sprostować, ponieważ o wypromowaniu RGG od razu musimy zapomnieć, bo owszem, no w czasach, kiedy wydałem im pierwszą płytę, a to był album koncertowy, to była rejestracja koncertu z Ewanem Parkerem w krakowskiej Alchemii, to był już znany zespół, już zespół doceniony i nie miał może jeszcze wtedy na koncie, nie miał jeszcze wtedy na koncie tych kolaboracji zagranicznych tyle. Natomiast to było od dawna ukonstytuowane trio, niedługo wcześniej zmieniło skład. Wydaje mi się, że jesteś przesadnie skromny, bo zorganizowanie nawet najbardziej zdolnych polskich muzyków i dołączenie ich do nich postaci, która sama w sobie jest stylem, no to chyba, no wiesz, Parker się często chyba nie zgadza na takie sytuacje, nie? Nie wiem, jak to jest z Ewanem Parkerem. Pamiętam doskonale rozmowę, jaką z nim przeprowadzałem wtedy. Mhm. Wysłałem mu nagrania. Mhm. Nie jestem pewien, czy posłuchał, bo wszyscy wiemy, jaki jest Ewan Parker. To jest skupiony człowiek i zajęty jednocześnie. I jednocześnie dosyć osobliwy, jeśli chodzi w ogóle o poglądy i wszystko inne. Prawda? No to tak, ale tego dowiedzieliśmy się po zaistnieniu pandemii covidowej i po Brexicie się tego dowiedzieliśmy. To prawda. Natomiast myślę, że trzeba rozdzielić zupełnie sytuacje stricte muzyczne i jego muzyczne wybory, które raczej nie mają związku z światopoglądowymi sytuacjami. I Ewan Parker sprawia wrażenie człowieka, który doskonale wie, co robi. I no ja mam nadzieję, że posłuchał tych nagrań, bo z rozmowy wynikało, że posłuchał. No i wyszło na to, że on bardzo chętnie podejmie. Że on bardzo, bardzo chętnie podejmie się zagrania z muzykami, z którymi nie grał nigdy. I bardzo szybko też nakreślił, gdzie będzie problem. No i ten problem, przy czym to nie jest, ja tutaj nie zdradzam żadnych tajemnic alkowy. Nie są to żadne ukryte taśmy podsłuchane. To był problem, którego ja również się spodziewałem, że on będzie, ale spodziewali się również panowie z RGG, ponieważ i no, znacznie młodszy jeszcze wtedy Łukasz Ojdana, aż Maciej Garbowski i Krzysiek Gradziuk ze względu na swoje doświadczenia zdawali sobie z tego sprawę, myślę, równie dobrze jak Ewan. Że kluczową sprawą, tym issue, który tutaj zaistnieje, to będzie jak rozerwać związki tria funkcjonującego na rynku od bardzo dawna, tak aby wprowadziwszy czwartego, stworzyć wspólną przestrzeń i zbiór wspólny. Który potem w trakcie koncertu zostanie zaprezentowany. I oni na tym się skupili. Natomiast Ewan potraktował to jako zdarzenie kreacyjne. Myślę, że chłopaki również tak to potraktowali. No to wiesz, duży szacun, że udaje ci się pracować z ludźmi, którzy prezentują taką wysoką samoświadomość, w przeciwieństwie do dziennikarzy muzycznych. I to chyba jest bardzo satysfakcjonujące, jeśli w ten sposób udaje się to ułożyć. A Marcin? Olak? Okay. Bo powiem tutaj tak od siebie, że bardzo mnie zaskoczyła ta płyta w twoim katalogu. To jest płyta z piosenkami, ale bardzo mi się podoba. A ta płyta to jest album pozakatalogowy zupełnie. Aha. Znaczy pozakatalogowo, oczywiście on jest jakby w dorobku. Powiedzmy może labela. O co chodzi, jaki tytuł. No ty mówisz o płycie z Fred Lundberg Holman. Tak, tylko próbuję znaleźć jakieś krótkie, w miarę precyzyjne wyjaśnienie, skąd się ten
pomysł wziął, bo to jest trochę płyta terapeutyczna. Terapia tutaj polegała na tym, że jak na pewno wszyscy Państwo pamiętają, zostaliśmy w pewnym momencie zamknięci w domach. Lasy nam zostały zamknięte i parki zostały zamknięte i nie mogliśmy nic, mogliśmy jedynie się bać i przeżywać nasz strach związany z COVID-em. No i no, te sytuacje zaprowadziły z pewnością muzyków niektórych na skraj załamania, ponieważ utracili jako ludzie nie tylko bezpieczeństwo, ale także jako muzycy źródło pracy. Więc nagle okazało się, że mają ogromne ilości czasu, z którym zupełnie nie ma co zrobić. No i z pewnością każdy reagował na to w sobie właściwy sposób. No a Marcin Olak po prostu siedział sobie i pisał piosenki. To były piosenki, które w ogóle nie weszły na jakąkolwiek nawet najdłuższą listę pomysłów do wydawania na płycie. Ale ponieważ to była jego główna aktywność wówczas, a że z Marcinem znamy się dość długo i dość dobrze, a jeszcze dodatkowo się lubimy i mamy zaufanie do siebie. No więc Marcin mi te surowe wersje wokalno-gitarowe wysłał z takim lekkim zawstydzeniem. No a ponieważ ja również nie miałem za wiele do roboty wówczas. Życie koncertowe ustało, życie płytowe, no może to akurat nie ustało tak do końca. No ale ze względu na to, jaka jest ilość czasu, posłuchałem tych piosenek nieco bardziej wnikliwie niż to czynię zazwyczaj. I okazało się, że gdzieś tam udało mi się dostrzec potencjał na rozszerzenie terapii za granicę. I zaproponowałem po prostu zaprzyjaźnionym muzykom, no właśnie wiolonczeliście Fredowi Lundbergowi Holmowi, puzoniście Steve'owi Swellowi, no i jeszcze Marco Colonna, który wystąpił z saksofonami, fletami, klarnetem, i jeszcze Ben Stapp w tym wziął udział, to jest taki młody, istotny bardzo tubista, improwizator brukliński. I ta płyta była tak nagrana w trybie obiegowym? W trybie obiegowym absolutnie były gotowe utwory, których długość wyznaczał tekst. I w obrębie tej formuły każdy z improwizatorów został poproszony przeze mnie, żeby się odnalazł. Także dostali w obrębie pewnego schematu stuprocentową wolność. To jest to, co mówisz, jest wyjątkowe, dlatego że ja miałem takie przekonanie, jeśli chodzi o pandemię, że to słuchanie staje się coraz bardziej powierzchowne i staje się takim elementem naszej codzienności, gdzieś między Netflixem, przeglądaniem poczty, łączeniem się na Teamsach, a ty tak jakby, jak mi to mówisz, to wygląda na to, że po prostu bardzo mocno się skupiłeś i poważnie potraktowałeś się jakby przyjrzenie się temu, nie? Wykorzystałeś dobrze czas. No tak, ale to właściwie zawdzięczam to głównie, bo to już to się wydarzyło w momencie, kiedy Łazienki Królewskie zostały już otwarte, kiedy można było w miarę swobodnie spacerować, kiedy okazywało się, że jednak park nie zabije nas, las też nas nie zabije. To były uroczo spędzone chwile na długich spacerach po pustym mieście, po pustym parku, z tymi piosenkami na słuchawkach. No i z wymyślaniem, kogo można byłoby tutaj i do czego zaprosić. Bardzo produktywny czas. Super. Proponuję, żebyśmy posłuchali piosenki otwierającej tę płytę i za chwilę przejdziemy do kolejnego tematu. Bardzo proszę. I gotta say boom, dance around the place, stomp it like it's a fucking race. Say boom, party.
party till we're gonna, gonna rock you all night long. Say boom, dance round the place, stomp it like a fucking race. Say boom, party till we're gone, gonna rock you all night long. And you look good tonight, like angel from the sky. And you move like a queen, and dancing is no sin, baby. You're so cool, with you I break every rule. So let us shout and dance like we're in trance. Boom, dance round the place, dump it like it's a fucking race. Say boom, party till we're gone, I'm gonna rock you all night long. Say boom, dance around the place, stomp it like it's a fucking race. Say boom, party till we're gone, I'm gonna rock you all night long. When the night is gone, we will just go home, and no one ever see fire in our dreams. And it will burn away amber, all the hate, and we will walk so free till the next time we say boom. Round the place, don't be like it's a fucking race. Say boom, party till we're gone, I'm gonna rock you all night long. Boom, dance round the place, don't be like it's a fucking race. Say boom, party till we're gone, I'm gonna rock you all night long. Say boom, dance round the place. Say boom, party till we're gone. Say boom, dance round the place. Marcin Olak. Tak, Marcin Olak. Marcin Olak i płyta Broken Songs. Ten pierwszy utwór, to w ogóle tak fajnie, dynamicznie brzmi. Hitowo. Cała płyta też brzmi hitowo. No, a teksty są bardzo niehitowe. Okay. To jest tak, jak to Marcin czasami w naszych rozmowach prywatnych mówi, że to taka piosenka dystopijna. Aha. A ten skład się później miał okazję spotkać na scenie? No to nie jest możliwe, żeby się taki skład, znaczy nie, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie jest to łatwa sytuacja, ponieważ no, Fred Lundberg Holm gra cały czas. No tak. Wszędzie wszystko naraz. Przy czym, bo o tym się pewnie mało mówi, ale Fred ma również taki, powiedzmy, sidemeński pion. To jest muzyk, który... No, zdecydowanie. Dogrywa różnym zespołom ogromnie popularnym. Tak. A to prawda? Tego tak, to nie widziałem. Tak, tak. I często nie występuje w ogóle na tracklistach. A, to tego nie widziałem. I robi kawał dobrej roboty, czasami to, za gitarzystów. Czasami. To jest nieprawdopodobne, bo wiesz, jak ja do niego piszę, to dostaję z reguły odpowiedź tak... 30 sekund, więc ja nie wiem w ogóle, jak on to wszystko robi, bo on też zaistniał na tej składance, którą wydałem w lutym tego roku, The Border, i dał utwór swój dedykowany Jamie Branch, także to niesamowite jest. No on używa smartfona po prostu, to jest dobre narzędzie w rękach przytomnego człowieka. No ja wiem, ale wiesz, ale muzycy z reguły tak nie... No wiesz, to jest na ten jego rodzaj zajętości, to jak mówisz teraz, to no wiesz, to jest bardzo responsywne. On nagranie wysłał mi dosłownie, nie wiem, tego samego dnia i był jako pierwszy. Ta tracklista na tej płycie to jest chyba z, nie wiem, z 60-50 wykonawców, no to szalona dyscyplina. No to ja tak teraz tylko dopowiadając, skoro byliśmy przy Broken Songs i przy Marcinie Olaku, Steve Swell zaproponował swoje wersje w ciągu 5 dni. No. Chyba 3 czy 4 Fred Lundberg Holm. Nieco dłużej trwała korespondencja Bena Stappa z Marcinem. Natomiast Marco Colonna to zrobił chyba 2 dni. Więc oni odpowiedzieli... Czyli to był szkic Marcina z gitarą i z głosem i oni się po prostu dogrywali niewielkie. Tak. Okej. Tak, tak, właśnie. No to nieźle. To była taka zabawa producencka. To potem oczywiście było, to wszystko było nagrane oczywiście nie w profesjonalnych studiach, tylko u nich w domach. A potem zostało już
w poważnym studiu masteringowym u Grzegorza Piwkowskiego. Zmiksowane, zmasterowane. A wspomnieliśmy czasy pandemii nieodległej. Jak to się odbiło na twoim myśleniu o działalności koncertowej i tego, co robisz, co robiłeś jako kurator, i tu mówię z pełną, nie używam często tego słowa i w odniesieniu do wszystkich organizatorów imprez, ale w odniesieniu do ciebie myślę, że to jak najbardziej jest uprawnione, jako kurator festiwalu Ad Libitum, czy to też, no bo w tej chwili, jak wszyscy wiemy, nie jesteś już częścią tego składu. No tak. Ja zostawiłem po 10 latach kuratorowanie festiwalowi Ad Libitum innym ludziom. I bardzo dobrze, 10 lat to wystarczy. Ale no co, pytasz, jak wpłynęła na to kuratorowanie pandemia? Tak, no bo wiesz, z jednej strony tak sobie wyobrażam, że być może taka sytuacja, że nie robisz czegoś albo nie masz pewności co do tego, czy to, co proponujesz, się w ogóle wydarzy, bo jest to czynnik obiektywny, niezależny od ciebie. Czy to nie spowodowało takiego, że przestałeś po prostu chcieć to robić? Nie. Absolutnie nie. Nie. Tutaj powody były zupełnie inne. Jeżeli chcesz porozmawiać o odejściu z Ad Libitum, to możemy sobie chwilę porozmawiać. Natomiast no, pandemią zostaliśmy wszyscy zaskoczeni. W związku z tym no, nie ma specjalnego sensu przejmować się sprawami, na które nie mamy wpływu. No jasne, ale też to rewiduje wiele poglądów, ale to faktycznie nie mówmy o tej pandemii, tylko powiedzmy o tym, jak zmienił się ten festiwal Ad Libitum, ponieważ moim zdaniem on się zmienił istotnie do tego stopnia, że on chyba w tej chwili został wchłonięty organizacyjnie po prostu przez inny festiwal. No tak. Ale myślę, że to było trochę nie, jakby to powiedzieć, to było trochę nieuniknione, biorąc pod uwagę, jak ta impreza w ciągu ostatnich lat funkcjonowała. Na początek moje takie wrażenie z tego, czym dla mnie był Ad Libitum, dla mnie jako dla słuchacza, to była prezentacja muzyki, która nie pojawia się na festiwalach jazzowych, nie ma nic wspólnego z tymi dużymi pismami polskimi jazzowymi. Jest poza czasem i modą. Ona też polega na pewnym takim, polegała wtedy na pewnym takim skupieniu i oddaniu się muzykom, takim formom, które no, duże festiwale jednak nie proponują, czyli formom warsztatowym, formom takim, że faktycznie w ciągu kilku dni ma się wydarzyć coś, czego rezultatem będzie koncert, a bardzo często też rezultatem była płyta albo w ogóle składy, które tam powstawały. I to było moim zdaniem ogromnym atutem tego festiwalu, a w ostatnich latach on wydaje mi się, że zaczyna przypominać warszawską jesień. Akurat jeśli o mnie chodzi, to nie jest zarzut, chociaż ja akurat jeśli chodzi o festiwale muzyczne, to lubię, jak na scenie jest muzyka, a nie performance art. No tak, no ja też zdecydowanie wolę, kiedy jest muzyka. Nie, chyba obydwa jesteśmy miłośnikami muzyki czystej. Tak, no. W czystej formie, nie wspomaganej performance. Wiesz co, ja lubię artystów performance, którzy wspierają się muzyką, bo ja też takich wydaję i lubię ich słuchać, natomiast wiem, kiedy ta sytuacja jest jasna i według mnie jest deficyt festiwali z muzyką awangardową, naprawdę jest deficyt, dlatego że moim zdaniem te festiwale, które na przykład są w Polsce, one bardzo koniunkturalnie patrzą na to, jak zachowuje się publiczność, kto przychodzi, i w sposób istotny zmieniają swój profil z takiego pierwotnego założenia, które ma być jakąś wspólnotowym spotkaniem z publicznością i stworzeniem pewnej wyjątkowej sytuacji, na rzecz czegoś, co jest po prostu kolejnym cyrkiem, który jest bukowany przy pomocy tych samych agencji bookingowych i który po prostu objeżdża ze swoim show pół Europy. No tak, ale to absolutnie masz rację i to trzeba to powiedzieć pewnie głośno i wyraźnie. Jakbyśmy chcieli wyeliminować z naszego rynku
słynną agencję Saudades, to okazałoby się, że no, pewnie z 70% festiwali by się mogło nie odbyć w ogóle, bo Saudades zasiedla swoimi artystami. No i właśnie takich tak. Wszystkie festiwale, ale też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że praca z agencjami bookingowymi, oprócz tego, że niesie właśnie takie ryzyka, o jakich teraz powiedziałem, to znaczy mamy zespoły, które są w trasie, czyli zespoły, które każdy może usłyszeć, jeżeli tylko ma pieniądze. To jest też spore ułatwienie, ponieważ no, agencje bookingowe po prostu zapewniają pewien komfort pracy. Pewien logistyczny pułap niezbędny do tego, żeby nie oszaleć, wyczekując na lot. Dziękuję, postoję i nie kupuję tej argumentacji. Wiesz co, powiem ci, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że Ad Libitum u swojego tak jakby zarania było taką imprezą, która przypominała trochę klub. Kluby straciły swoją funkcję taką, że zapraszały artystów tak zwane gwiazdy, headlinerów i mieli możliwość z tymi headlinerami spotkać się po prostu młodzi muzycy albo lokalsi. A po prostu te festiwale to moim zdaniem kompletnie tego nie rozumieją, a Ad Libitum to rozumiało w tym znaczeniu, że choćby organizowało warsztaty i to było istotne. Wiesz, to, te warsztaty one mogły nie być okej na koniec. Te koncerty mogły nie grać, nie? No, oczywiście, sensie, bo to nie o to chodziło, to o to żeby, chodziło. Koncert był ale dochodziło do sukcesem. Takiego, dochodziło do takiego momentu spotkania, a jednak na wielu festiwalach tego po prostu to, nie ma. Nie, ja rozumiem, o czym mówisz, tylko to z pewnością to był jeden z wielu wyróżników festiwalu Ad Libitum w stosunku do innych większych festiwali. Czyli zapytam, czy powodem odejścia było to, że po prostu uważasz, że dobrze byłoby, gdyby był to festiwal czysto muzyczny, a te momenty takie performerskie i takie wchodzenia w coś, co może się podobać ludziom, albo coś koniunkturalne po prostu zdecydowało o twoim odejściu? Nie, mnie koniunkturalizm, ten rzekomy albo potencjalny koniunkturalizm, bo jak rozumiem, to próbujesz zarzucić pozostałym kuratorom, że zachowania koniunkturalne. Nie. Ja nie potrafię tego ocenić nawet w ten sposób. Nie, ja w ogóle nie próbuję tego tak ocenić. Wiesz co, i w ogóle z tym jest gruby problem, dlatego że ja myślę, że ten problem jest we wszystkich. Wiesz, byłem ostatnio na koncercie Wolfies, czyli no, zespołu, który również zasłynął z płyty z Antony Braxtonem. Popatrzyłem na tę publiczność. Ja tam byłem najstarszy, a oprócz mnie byli wszystko ludzie, którzy byli, nie wiem, 15-20 lat ode mnie młodsi. Wydaje mi się, że gdyby na takie koncerty chodziła publiczność w moim wieku, moi znajomi lub ludzie, którzy kupują ode mnie płyty, z pewnością organizatorzy by zupełnie inaczej na wszystko patrzyli. A ten koniunkturalizm rozumiem jako taki pragmatyzm i takie zachowanie się, próba dotarcia po prostu do nowej publiczności. To mam na myśli. Być może takie zamysły są w głowach Antoniego Michnika, wiesz, nie Kuby Krzewińskiego, okay, czy Krzysztofa Knitla, czy Joanny Grodkowskiej. Z pewnością tak. Znaczy, nie chcę, żeby to wybrzmiało, że po prostu ja to krytykuję, bo to jest chyba ostatni festiwal, do którego należy mieć tego typu uwagi. Bo mimo wszystko, mimo tej zmiany z takiej formuły czysto muzycznej na performance art i na takie otwarte formy, to i tak to jest, uważam, i to też mówię z pełnym przekonaniem, jedna z najpoważniejszych imprez. I ta propozycja doboru artystów, nie tylko w obrębie muzyki, ale również tych sztuk performatywnych, jest zawsze bardzo przemyślana i stoi na wysokim poziomie. Chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że mogły to być oddzielne imprezy i bez uszczerbku dla takiej korowej. Ja, wiesz co, tam samo mam z Sokołowskim. Ja też lubię, jak ten festiwal w Sokołowsku, Sanatorium Dźwięku, jest po prostu muzyczny. W ogóle ja lubię festiwale muzyczne. No to właśnie to tak. Chodzi, no to ty lubisz festiwale muzyczne, ja również lubię festiwale muzyczne. Sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy mogę zapowiadać mistrzów, wirtuozów, też oprócz tego, że wirtuozów idei jakiejś, to też wirtuozów instrumentu. No tak.
Może nawet, może to jest 50 na 50, ale jeśli chodzi o balans pomiędzy zaawansowaniem ideologicznym, znaczy idei muzycznej, a umiejętności pokazania jej. Mnie zawsze zależało, żeby improwizatorzy, którzy występują na Ad Libitum, byli instrumentalistami również. I to takimi próby najpierwszej. Nawet jeśli jest to Martin Klaper, którego wydałeś. Nawet jeśli to jest Martin Klaper. Tak. No i w to się wpisywał Aleksander von Schlippenbach, wpisywał się w to Barry Guy, wpisywał się Agustí Fernández, Gary Hemingway, wpisywała się Joël Leandry, która tak na marginesie właśnie w chwili, kiedy nagrywamy, jest w Warszawie. Wiem, bo wiem, z kim nagrywa płytę i być może wydam tę płytę też. Cudownie, więc po prostu wszystko pozostaje, jakby tu powiedzieć, w szeroko pojętej rodzinie. No, tak. I jak się pojawia Phil Minton, to coś oznacza. To prawda. Ad Libitum jest małym festiwalem wciąż, czyli festiwalem, który ma do zaoferowania realnie i skutecznie 9 koncertów, 3 dziennie. Chyba zrobię podcast z Michnikiem, wiesz? Muszę go o to zapytać. To oznacza, że na festiwalu musi występować creme de la creme improwizatorów. Mm. Improwizatorów, ponieważ festiwal jest poświęcony muzyce improwizowanej. Mm-hmm. Myślę, że muzyka nowa, muzyka jak to ludzie mówią. Tak. Muzyka performatywna ma swoje sceny. Też tak myślę. I myślę, że akurat to nie jest specjalnie dla mnie po drodze. No ale też i całe szczęście nie musi być po drodze. No jasne, ale jak zabrakło cię w składzie Ad Libitum, to myślisz o swoim festiwalu, czy bardziej chciałbyś się skupić w tej chwili na takiej działalności organizatora sesji muzycznych i jednak skupić się na wydawaniu płyt? Ale to myślę, że jedno nie przeszkadza drugiemu. To trzeba pamiętać o tym, że to przed chwilą tak naprawdę odszedłem z festiwalu. Może trzeba sobie dać jeszcze chwilę czasu. No jasne. Znaczy pomysłów jest cała masa, jest tylko pytanie, kiedy włączyć enter i kiedy one mają zacząć biec. Więc być może się stanie tak, że jakieś przedsięwzięcia związane z koncertami jakoś tam w tej orbicie moich zainteresowań się poważniej pojawią. Natomiast i tak w tej chwili skupiam się głównie na sytuacjach płytowych, ponieważ planuję rok 2025. O. Więc to się dzieje z jakimś wyprzedzeniem, dosyć sporym chyba. Planujesz również sesję? Tak. A, super. Tak, super. No, zacząłem je już planować wcześniej, nam się kilka takich rzeczy ukazało w tym roku. No i na przykład zamykająca rok ubiegły i otwierająca rok bieżący sesja, gdzie Ramon López, Izumi Kimura, Artur Majewski i Barry Guy nagrywali płytę w studiu Osieckiej. No to jest zespół jakby, no, zaprojektowany, wymyślony. Na Ad Libitum. Nie występował na Ad Libitum. Ale nie występował? Nie. Na Ad Libitum nie występował, natomiast nagrywał. Okay. Nagrywał w studiu. No i te efekty tej sesji się ukazały na płytach. No, Roy Anderson, którego udało się wydobyć z odmentów uczelni wyższych amerykańskich, gdzie teraz się udziela głównie. Czyli ten wielki puzonista z drugiego wielkiego kwartetu Anthony'ego Braxtona. Tak, razem z Ivo Perelmanem i z Reggie Nicholsonem i z Joe Morrisem nagrali podwójny Molten Gold album, nagrywany jakby z mojej inicjatywy w Nowym Jorku. Super. To trzecia taka sesja ukazała się przed momentem. I tu również Ivo Perelman na pokładzie, ale z kolei taka kameralna, taka chamber. To fajnie. Sytuacja, gdzie Matt Moran, Matt Maneri, Fred Lomberg, Hope Joe Morris na kontrabasie i Nate Woolley na trąbce. No więc to taki sextet
również zaplanowane nie, przez Ivo Perelmana i przeze mnie. Słuchaj, jest to super sporo. Brzmi. To tak, to wszystko, co mówisz, to brzmi jak stare, dobre czasy Hatartu, Intaktu i tego typu labeli, które po prostu organizowały też bardzo dużo, nie tylko wydawały po prostu gotowe materiały. No, no kompletnie dziaderska sytuacja no, starego super, dziada, który się zakochał w tej muzyce. No, no, no. Przyglądając się dokonaniom labeli innych starych dziadów, Jost Gebers nie żyje już. No tak. I nad tym ubolewamy bardzo. No ale Patrick Landolt wciąż jest na pokładzie i wciąż, chociaż firma Intact troszkę skręciła w inną stronę, a właściciel Hatartu wciąż jest na pokładzie i... I wydają w ogóle Hatart, wydają. Tak. I też jest to trochę skręt w inną stronę. No, no, no. Ale tak, tak, to jest ta muzyka, na której ja się uczyłem improwizacji. A jak oceniasz tych wszystkich, no, z perspektywy tych starych, że tak powiem, producentów, organizatorów, animatorów, to w sumie młodych juniorów, ale na przykład Astral Spirit albo Relative Pitch, tak, te takie młodsze labele, które teraz w sumie jakoś całkowicie zawładnęły wyobraźnią chyba w większości. To musimy sobie dać trochę czasu, czy zawładną teraz, czy zawładną na dłużej. Mm. Wiadomo, czy przetrwają. W ogóle mało rzeczy wiadomo teraz. To prawda. Raczej i trudno byłoby nawet oczekiwać od nich, pytając ich, jak dalekosiężne plany mają. Mm-hmm. Więc to z pewnością jakaś tam historia nas wszystkich oceni. I zobaczymy, co z tego przetrwa. No, ja jestem dość entuzjastycznie nastawiony do, no, na przykład do Relative Pitch. No ja tak samo. No w ogóle całkiem sporo Polaków teraz wydaje, zauważyłem. Czy takich Polaków, nie Polaków, no nie mieszkających w Polsce, ale to też jest. No być może poodwracały się kierunki, być to może, prawda. Być może okazuje się, że muzycy amerykańscy, brytyjscy, niemieccy czy włoscy stają w kolejce do tego, żeby wydawać płyty u mnie w labelu, a Polacy. A tam się okazuje, że wydawcy stają w kolejce, żeby wydawać artystów polskich bardzo dobrze. To prawda. No ale też powiedziałeś, że nie masz takiego przelotu, jeśli chodzi o koncerty. Niemniej ja cię parę razy widziałem w tym roku na koncertach. Co cię najbardziej poruszyło, jeśli chodzi o koncerty w tym roku? Ty naprawdę chcesz wymusić na mnie sytuacje rankingowe jakieś? Tak, chociaż trochę, wiesz. Nie, żeby... no to nie ma szansy. Okej. Okay. Na mnie Wolf Eyes i zapytałem chłopaków, ej, zróbcie z Braxtonem w Warszawie. To wiesz, no i co oni na to? Wiesz co, no tak właśnie się mniej więcej zachowali jak ty przed chwilą, a bo w ogóle ten Black Vomit wrócił, te trio, ja nie wiem jak to się stało, ale gdzieś w Stanach grali koncert, nie? Wolf Eyes i Anthony Braxton. Wydaje mi się, że po prostu jest to dużo łatwiejsze do zrobienia tam niż tutaj, bo tutaj no, to już oczywiście. Cała machina musi być uruchomiona, a myślę... Nie, no przede wszystkim Mentony musi zechcieć i mieć siłę na przelot. No tak, to prawda. To jest przelot wysoko. To prawda. Pan Braxton jest w wieku jednak sędziwym. I to już nie jest taka prosta sprawa. Wiek wyeliminował nam w pewnym momencie Wayne'a Shortera z życia koncertowego w Europie. Myślę, że niestety wyeliminuje również Anthony'ego Braxtona, chociaż życzę mu, żeby tryskał zdrowie do jeszcze przynajmniej kilkadziesiąt lat i żeby pobił rekord długości życia. Natomiast no, to jest biologia, z którą trudno walczyć. I zrozumiałe będzie, jeżeli w pewnej chwili zrezygnuje z podróży do Europy. Przypomniałem sobie koncert na Ad Libitum Meth. Czyli Jezu. I wiesz, oni podchodzą, tam, pamiętam, miałem płyty, sprzedawałem płyty, chyba ten Fryderyk Grzewski podchodzi i mówi, zobacz, jesteśmy jak ty dwa dziadki z Muppet Show. To było też takie niezłe. Fajne. Szacun, że się to udało zrobić i że to jest w internecie do obejrzenia cały czas. Super. Fajnie mieć dystans. No, też. Super. Dzięki serdeczne. Moim gościem był Maciek Karłowski. Wymieniliśmy mniej więcej 100 naszych poglądów, tego co na co dzień z sobą czasami, o czym czasami z sobą rozmawiamy albo piszemy. Sugerujesz dogrywkę? Także jak wam się podoba, to po prostu sugeruję dogrywkę. Dzięki Maćku, cześć. Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.